Daj na luz. Masz na luz? Bo to co zawsze chciałem powiedzieć, bo zawsze oni mówią, że on w ziemi nie idzie. A tu jakiś już pręd złapałeś, dobra. No tu, tutaj gdzie jest ślad tego, po kole, no to tutaj wiadomo jest płycie, bo tu jest redliczka. Ale tam gdzie mamy ziemię, redliczka jest cała w ziemi, tak? Redliczka to jest 10 cm. Widzicie, jak się zatrzyma, tak to tu wygląda. Wszystko zależy, czy jest przejazd, jak jest pole ułożone i jak to wszystko wygląda. Co? No ale tak wychodziło. Ja ci kiedyś liczyłem, jak robiłeś za domem. 2 hektary, jak robiłeś od do, to wychodziło w godzinę mniej więcej. Wiesz, zależy, ile nawracania masz, no bo jak mało, no to ten. No i tutaj tak samo. Tu widzicie. Tu jest redliczka. Zobaczcie, cała redliczka idzie w ziemi. Wszystko zależy, jak się ciągnik ułoży, czy idziecie w kolejnie, czy po tym i tak dalej. Dobra, poszli. Tylko tam nie mówcie, że smyranie. To nie jest agregat, którym się robi po samą ramę. Nie ten rodzaj zębów. Dobra, pogadaliśmy. Bez tutaj, że tak powiem, twarzy wszystkiego będziemy tutaj ładnie nagrywali, co się dzieje. Chciałem wam trochę bardziej tylko powiedzieć o tym polu, bo właśnie dobrze porozmawiać sobie czasami z kimś, kto robi i też może się podzielić swoimi doświadczeniami. No tu widzicie Waltra z pługiem Akpila. Też zobaczcie, orka nie jest głęboka. Zobaczcie realne warunki, realna zdolność tej orki. Też taka głębokość, jak my robiliśmy naszym pługiem. Nie schodzi tutaj specjalnie sąsiad głębiej, bo mówi tak. Tutaj jeszcze mógłby trochę głębiej pójść. Ale jedzie do końca tamtego pola. Jak zejdzie niżej, no to biała ziemia wychodzi. I mówi z doświadczenia, wie, że tutaj jak wyciągniecie to na wierzch, to jeszcze gorzej zboże rośnie niż powinno. Także tu możecie zobaczyć. Faktem tutaj, tylko zobaczcie, to jest ściernisko. To jest ważne, tutaj mało wyrosło. My mieliśmy stależowane, tak jak obok te pole, tak, żebym się nie pogubił. Tak, tu obok zobaczcie. To jest pole ścierniskiem zostawione. Niestety gospodarz, który to robił, to wziął i ten. I niestety, ale no chemioterapia, te sprawy, rezygnuje z pola, już też człowiek po 70, także trzeba zacząć się dbać o zdrowie, a nie na siłę wszystko, kurczę, w polu robić. No, z rozsądkiem to wszystko trzeba podejść. Niestety, przykro, że tak się stało, ale no, oddaję ziemię ze względu na stan zdrowia. Sąsiad tutaj akurat ją sobie wziął. I teraz widzicie, tutaj zostało ściernisko, tutaj macie pole po talerzówce. I tutaj co zostało stależowane, te reszki pożliny widzicie, plus jakieś tam chaszcze, nie chaszcze, to wszystko tutaj wyrosło. I tak wygląda pole po stależowaniu pożliwnym. Tutaj zostało, widzicie, ziemia została nieruszona, jest robiona razóweczka. No i tak jak właśnie rozmawiałem przed chwilą tutaj z sąsiadem, to mówi, że no nie leci za głęboko, bo mówi z doświadczenia, wie, że wiecie, do siewu to wystarczy, a robić głębiej nie ma sensu. No ale też widzicie, mniejsza ilość resztek pożniwnych, niziutko, fajnie skoszone tutaj było, więc dobrze się to wszystko kryje, ładnie pług odrzuca. No ale no widzicie, tempo, prędkość na pewno nie większa jak u nas, gdy chodzi o prędkość pracy. I głębokość też podobna. Tutaj są takie ziemie, słuchajcie. Z góry ta ziemia jest taka, jak widzicie, całkiem ładna. To co mówiłem, trochę jak gdzieś tam popadało, to wiecie, tu trochę przesiąkło. Tu na dół jeszcze by tym pługiem wszedł, wam powiem. Tu jeszcze by się weszło, ale tak jak mówi. Chociaż, no powiem wam, twarde to jest, tak? Oj nie, tu już wam powiem. No jest wilgotno, ale jest twardo. No wiadomo, tylko to jest ciężki sprzęt, no to by, tak czy siak, jakby chciał, to by zanurzył głęboko. No ale no mówię, po takiej rozmowie, żeśmy parę minut porozmawiali, no to stwierdził, że no naprawdę. Z doświadczenia, znajomości naszych ziem tutaj, nie jest wcale interesem zjechać głębiej tutaj w tej orce, bo tu nie ma tak, że wiecie, że pod spodem jest jakaś glina czy cokolwiek, bardziej tam będzie piach. Tam jest taka ziemia niefajna, że nie ruszamy tego, nie orzemy głębiej. Ważne jest, żeby się skupić na tym, co można. Dobra, no. Tata jeździ, uprawia jeszcze tam. I nie wiem, czy stamtąd jedzie dalej na pola, czy zjeżdża do domu. Mi chodziło tylko bardziej o to, żeby pokazać wam ziemię, jak tutaj to wygląda. No widzicie, no tutaj razóweczka. Może wam powiem, może to jest jakieś też rozwiązanie, bo zobaczcie, że tutaj ziemia zbita została po żniwach. Nie robiony był żaden zabieg niszczący, typu podorywka, czy jakiś tam, wiecie, gruber, czy talerzówka. No i zobaczcie, że tutaj nawet ta wilgoć w tej ziemi została. I zobaczcie, że razówka wygląda dużo lepiej jak orka po talerzowaniu. Pytanie też brzmi, jakby wyglądało, jakby zanurzył się tutaj pługiem. I jakby to było dla porównania. No ale no widzicie, no tutaj, gdzie została zrobiona talerzówka, ziemia została przemieszana po żniwach, czyli gdzieś tam w sierpniu. Mamy październik, 2 miesiące później I widzicie, samosiejka, wszystko co tutaj mamy rośnie. Ja tam nie będę mówić, co to jest dokładnie, bo nawet się na tym dokładnie nie znam. Tylko no widzicie, jak została ziemia przemieszana,
zostały wymieszane resztki pożniwne z ziemią, zostało to przykryte, no i sobie rosło. A tam, gdzie ściernisko, widzicie, coś tam też powyrastało, ale wydaje mi się, że to nawet lepiej wygląda. No nie wiem. Dobra, idę jeszcze zobaczyć, jak to tam tata. Nie wiem, co on tam działa. Ale na dzisiaj to już będzie chyba tyle. No ale też Walter możemy nagrać przejazd, jak to ładnie odkłada. Tak bardziej w dół, żebyście tam, żeby nie publikować wizerunku. Ale no wygląda tutaj orka na pewno lepiej. Kawałek tutaj dobrej ziemi jest to. Dobry kawałek pola tutaj. Raz, że widzicie, długie, fajne pole. A dwa, że całkiem dobra tutaj ziemia, to jest ok. Ale chociaż zobaczcie tutaj, o, tam gdzie te jakieś takie wyższe samosiewy były, to też je widać. Tu jak będzie przejeżdżał, to też zaraz zobaczymy, czy to odkryje, czy to przykryje, czy tego nie przykryje. Będzie zaraz wszystko wiadome. Dobra. Nagram wam z dwa przejazdy, jak to wygląda i uciekam do domu. Widzicie, dobry pług to i ładnie kryje. No i dobry koń pociągowy.